dzień doberek. Ten piękny dzień, który jest bardzo deszczowy. Wróciliśmy właśnie z jazdy. I mamy parę słów do opowiedzenia. Przede wszystkim, co mamy do opowiedzenia? Będziemy opowiadać o nowym kasku, ale nie dzisiaj. Będzie to kolejny, na to przeznaczę kolejny film. W każdym razie powiem wam tylko, że to jest kask MT Atom 2 SV. I powiem wam, że jak na tą chwilę jestem nim bardzo, że tak powiem, zachwycony. Nie był to drogi kask budżetowy, ale musimy do niego założyć interkom, słuchajcie. No i zobaczmy, jak to nam wszystko tutaj pójdzie. Powinno się to wszystko ładnie udać, natomiast kiedy, co i jak i po co, zaraz będziemy próbować. Na początek trzeba sobie znaleźć tutaj, że tak powiem, miejsca do mocowania głośników. I one są tutaj. I one są, zobaczcie, nawet przystosowane jak gdyby z takimi tymi. Tu są rzepy jakieś, kurde. Naprawdę powiem wam, że jestem w szoku ciężkim, że takie coś tutaj w komplecie już było. To jest kask, pamiętajcie, budżetowy. Ja wam pokażę zaraz to z bliska. Są nawet takie małe pady na rzepy. Są takie małe pady na rzepy, które będą trzymały nam głośniki. Ja mam takie pady większe oczywiście też. Mało tego. W środku, zobaczcie, nie wiem czy to widać, w środku jest wklejone velcro, czyli już ten rzep taki, który będziemy, do którego będziemy po prostu przykładać. Zaszczepione to było tymczasowo takimi wkładkami. Naprawdę jestem, kurwa, po prostu w szoku, że można za takie pieniądze, bo taki kask kosztuje 120 parę funtów, że można za takie pieniądze takie coś, kurwa, zrobić. Takie zadbanie o klienta, bo ja tutaj, biorąc się za to, ja mam 3/4 roboty zrobione, bo velcrosy jedne mam, jedną stronę velcrosów mam na słuchawkach, drugą stronę mam oryginalnie przez producenta kasku zamontowaną w środku. Także dobra, dzisiaj będzie też o tym kasku przy okazji. Kask jest polikarbonatowy, nie jest jakiś tam z włókien i tak dalej. Waży 1700 gram, czyli sporo dosyć, ale jest bardzo, bardzo wygodny, jest fajnie wyważony na głowie, go w ogóle praktycznie nie czuć. Jestem, powiem wam szczerze, w szoku. Co musimy wykonać? A, no i dobra, jak już o kasku, to kask szczękowy, szyba, którą otwieramy po prostu, guziczek, pyk. Szyba jest tak przystosowana do pinlocka. Pinlocka niestety w zestawie nie ma. Pinlocka dokupiłem za 14 funtów. Pinlock będzie za kilka dni. Tu są te charakterystyczne kołeczki, do których pinlock będzie montowany. Dzisiaj jechałem w tym kasku pierwszy raz, zrobiłem około 70 km. Wentylacja pierwsza klasa, bardzo dobrze się tym jedzie, wygoda super i fajnie wygłuszony dosyć jest. Natomiast po otwarciu szczęki, tak jak widzicie tutaj, o, już się tutaj ładnie zatrzaskuje się na szyba od razu z automatu, także jest spoko. Bardzo łatwo się tą szczękę otwiera. Kask dostaje takiego wyważenia, że jakbym go w ogóle na głowie nie miał, się czuję. Takie mam wrażenie, nie wiem, może jest to takie złudne, ale tak to wygląda. Dobra, jaki interkom będę montował w ogóle, może wam powiem. Jest to Sena 30K, taki zestaw, który dostałem od Harley'a. Dostałem dlatego, że jest to, mam motocykl w wersji CVO, więc to jest tak zwany zestaw, który łączy się z tym, rozumiecie, całym sprzętem, z tym boom systemem na motocyklu. No i wygląda to tak, słuchajcie, to jest taki moduł, który po prostu tak naprawdę tylko tym różni tą Senę 30K. Co ja chcę zrobić? Muszę wymontować sobie tutaj ten, słuchajcie, mikrofonik stąd. Dobra, udało mi się zdemontować ten boom mikrofon i będziemy starali się teraz przypasować to do kasku, tutaj ten modulik, tak żeby nam później ta Sena pasowała do reszty. I teraz tak, co musimy tutaj zrobić, słuchajcie. Ja bym chciał to zamontować tutaj. Tutaj mamy wyciągane, widzę, boczki jakieś. Tu jest mechanizm od... Tu są wypinane. Wypnijmy sobie to na razie, bo będzie nam to tylko przeszkadzało. Wypinanie na jakiej zasadzie się odbywa? Pokaż. Na zasadzie dobrej się odbywa. Dobrze działa to. Dobra, okej. Cyk, fuch. Ok, tutaj to nam wyszło. I teraz, żeby to zamontować,
to musi przyjść tak. To musi przyjść tak. Pod spodem jest jakiś port, nie wiem od czego. Dobra, nieważne. Ładowanie SENA odbywa się tutaj. To jest jakiś port dodatkowy, nie wiem. Nieistotne na tą chwilę, ale to by musiało być zanocowane gdzieś tutaj, myślę. I tak widzę, że to wybrzuszenie nam powinno ładnie pozwolić to zrobić. Natomiast ja, co ja muszę zrobić, muszę załapać sobie te dwie śrubki, żeby tego nie pogubić przede wszystkim. Bo tutaj nie ma co, że tak powiem, wariować. Bo to nic dobrego z tego nie wyniknie. Czy ja tutaj mam imbusik? Nie mam tutaj takiego imbusika chwilowo, ale zaraz będę miał. Dobra, zestaw imbusów przyniosłem. Powinien jakiś to pasować nam. Tylko to chyba taki. Pokaż. Za duży. Numer mniejszy znajdź pan. Tak mówię, weźcie sobie zawsze na jakimś miękkim, ja to mam koc. Trochę jest na nim kłaków od psów moich, ale to nic. Zakładajmy to po prostu z banią, nie spieszmy się, bo to kurde, łatwo coś popierdolić i nie potrzebujemy takiego czegoś. Dobrze, jest tak trochę bardziej z tyłu niż miałem w tamtym poprzednim kasku, ale nic to. Dobra, teraz kwestia tego typu, żeby. Tu jest, widzę, wyprofilowanie z plastiku do mikrofonu. Do głośników nie ma żadnego problemu, ale mikrofon, żeby mi tu ładnie wszedł. To mi tutaj jest trochę ciasno. Ten boom mi tutaj nie pasuje troszeczkę. Ja będę musiał go chyba, że tak powiem se. Gdyby był taki bez niczego, to by było lepiej. A że jest taki z takim czymś, to jest mi trochę gorzej. To mi się trochę nie podoba. No i dobra, zobaczcie, przerobiliśmy tutaj to. Czyli generalnie trzeba było usunąć tą stopkę, która nam tutaj by nie wchodziła. Delikatnie przy pomocy cążek, cak, cak. No niestety czasami trzeba się liczyć w kaskach, które mają same w sobie, przygotowane są jak gdyby do interkomu jakiegoś tam. Czasami trzeba się po prostu z tym liczyć, że może będzie trzeba coś delikatnie przerobić. Ja tutaj przerobię tylko delikatnie mikrofon, boom. Nic takiego się wielkiego nie dzieje, słuchajcie. No i co? No i ja muszę tutaj sobie, że tak powiem, to wszystko teraz tutaj jakoś uporządkować, słuchajcie. Teraz jak? Tylko jak to uporządkować właśnie? No i dobra, tutaj jest w ogóle na baterię uniwersalnych interkomów jakiś do tego przystosowany. Wiem, że Nolan takie robi na przykład, ale jest taka klapeczka, którą zdemontowałem i w którą akurat fajnie weszły mi wszystkie kabluny, które są mi tutaj, że tak powiem, niepotrzebne. A nie chcę ich zawijać gdzieś tam pod tapicerką, że tak powiem, pod bitką. Dobra, jeden i drugi. Pokaż tutaj, wejdź. Czy to wejdzie? Jak to było? O, tak to ma być. I zakręcamy na dwie takie malutkie śrubeczki śmieszne. Dobra. Generalnie będzie interkom założony, jeżeli ładnie wepnę teraz pod sufitkę, chciałem powiedzieć. Jeżeli ładnie wepnę całe teraz wyściółkę z powrotem. O. I będzie git, nie? Będzie zostanie mi skonfigurowanie tego tak naprawdę dopiero w końcu porządnie z telefonem, słuchajcie, porządnie skonfigurowanie tego z motocyklem. Chcę zobaczyć, jak to będzie po prostu działało. Mam nadzieję, że będzie działało to zajebiście, tak jak to wszyscy wychwalają. I teraz tak, to jest tutaj, ta podbitka ma iść, słuchajcie, tak. Także widzicie, walka była i się zakończyła. Zrobiliśmy co chcieliśmy. Teraz mówię, połączyć, a to będzie dla mnie największy chyba cyrk. Ale mam fryz jak Kononowicz prawie. Jezu, sicku. Kruca fuks. Dobra, słuchajcie, miłego dzionka, bawcie się. I tak jak mówię, montowaliśmy w kasku MT Atom 2 Intercom.
I jedyne co jest bardzo, bardzo brzydkie, a kask mi się bardzo podoba, bardzo ciężko się z powrotem montuje, z powrotem te wszystkie gąbki i te wyściółki, bo nie, że zatrzaski, ale po prostu nie chcą wchodzić nam z powrotem w te krawędzie przy kasku tutaj i to jest problem. Ale jakoś to chyba się udało zrobić, więc dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście ze mną, wytrzymaliście moje marudzenie i słuchaliście, co tam mam wam do ciekawego do powiedzenia, albo i mniej ciekawego. Także do zobaczenia, cześć!